czy ty już subskrybujesz mój nowy kanał Abra 3? Wbijaj w link w opisie, aby obejrzeć nowe filmy. Będę tam publikował naprawdę różne gry, dlatego warto zostawić suba. Na pewno wielokrotnie zastanawialiście się nad tym, jaki zadymiarz jest najlepszy w całym Brawl Stars i odpowiedź może was zaskoczyć. Wielu z was wskazałoby pewnie Cordeliusa. Inni mogą powiedzieć o Edgarze, bo jest nim łatwo wbijać puchy. Ja prawdopodobnie bym uderzył w Angelo. Natomiast bardzo wiele osób uważa, że najlepszym zadymiarzem wcale nie jest Legenda, wcale nie jest Mityk, czy wcale nie jest epicki Brawler, a Shelly, dokładnie tak. Kiedy Shelly się hiper doładuje, kupi się do niej wszystko, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak bardzo OP ona jest, czy na blisko, czy na daleko. A na pewno już doskonale wiecie, że mamy, uwaga, Shelly ze strzelbą! Skład busterową Shelly. Za darmożkę to uczciwa cena za skórkę. Oczywiście jest to cały pakiet razem z ikoną gracza, czy odznaką oraz sprayem. Ale wiedzieliście o tym, że można odebrać nie jeden skin za darmo, a aż dwa? No właśnie, czy dalej można to odebrać, to ciężkie pytanie. Zaraz wam o tym sposobie opowiem, który u niektórych działa, u innych nie. Natomiast ja dzisiaj oczywiście skin do Shelly będę chciał odebrać. Mam naprawdę tu sporo skinów. Serio, zauważcie, że praktycznie wszystkie. I tym samym rozpocznę sobie challenge, żeby na Shelly wbić co najmniej 25 rangę. Tak czy inaczej, zacznijmy sobie od star dropiku. Ostatnio są same rzadkie star dropy i tutaj wydaje się, że może być... Okej, chciałem powiedzieć tak samo, natomiast nie jest tak samo. Mamy bardzo rzadki star drop, który może nam do Shelly się przydać. No właśnie, takie punkty mocy jak najbardziej chcemy. Czy uda mi się odblokować tylko jeden skin za free, czy dwa? Obejrzyj do końca, żeby się o tym dowiedzieć oraz żeby poznać sposób na ten drugi skin także za free. Natomiast uprzedzam, on nie zawsze i nie każdemu działa. Gramy tutaj przeciwko czterem Squadbusters Shelly. Słuchajcie, na 800 puchach to będzie totalny killer, ale liczę na to, że to ogarniemy, słuchajcie. Tutaj widziałem, że ktoś jest. Jest Piper! Jest, słuchajcie, tutaj Piper. Dobra, walę ją. Okej, nie wiem, jak ona nie dostała, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Ja tak czy inaczej na Angelo, słuchajcie, chcę wygrać jedną gierkę, żeby wtedy totalnie na legalu, słuchajcie, odebrać Squadbusters Shelly. Myślicie, że spoko deal? Ja myślę, że słuchajcie, bardzo uczciwy deal, więc wygrajmy to, słuchajcie. Postarajmy się tutaj wygrać. O, jest tutaj Shelly, słuchajcie, jest tutaj Shelly, ale ja uderzę sobie w Cuba, słuchajcie. Jednak te Cuby to jest jedyne, co może mi tutaj dać realną przewagę nad przeciwnikami, co nie? Więc trzeba, słuchajcie, będzie to naprawdę dobrze wykorzystywać. Dobra, jest tutaj, słuchajcie, Spike. Ja bym, słuchajcie, w niego tutaj naprawdę ponawalał trochę, ale trzeba uważać, bo... O, lecisz! Dostała grubo ta Shelly. Dostała, dobra, przeskoczę sobie tutaj i teraz, słuchajcie, bym ją podjechał, bo ona... Ajajaj, ona już se ucieka, nie? Ona se już, słuchajcie, tutaj zaczęła uciekać. Dobra, pał! Dobra, uwaga, 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 ona nie ma gdzie uciec. Ona kompletnie, słuchajcie, nie ma już gdzie uciec. Dobra, pał! Okej, rozwaliliśmy skład Busters Shelly! Let's go, let's go! Podoba mi się to, słuchajcie, podoba mi się to. Więc podładujmy się tutaj pod naszą tarczę, bo widzę, że Spike ma 4, słuchajcie, 6 kubów, ma 6 kubów, to nie mało, słuchajcie, dobra, uciekam. Właśnie, on będzie już dużo bił. On w tym momencie, słuchajcie, będzie dużo bił, więc trzeba go brać z respektem, słuchajcie, zdecydowanie. Szacunek mu się, słuchajcie, tutaj będzie już należał. Okej, 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 okej. Ja w razie co wiadomo, mogę sobie tutaj podle... Oj, jest Piper, jest Piper. Na nią, słuchajcie, bym uważał, na tą Shelly też bym uważał. O Jezus, jak ona dostała. Jak ona, słuchajcie, zdrowo teraz dostała. Bardzo dostała, już, słuchajcie, nie żyje. W tym momencie, słuchajcie, nie żyje, więc ja zgarniam sobie kubiki, podładuję się, słuchajcie. I teraz jest 6 na 6, jeżeli chodzi o ilość kostek. Dobra, ale mi przywalił. No teraz to mi naprawdę tak przywalił, że ja, słuchajcie, muszę uważać na takie rzeczy, słuchajcie. Muszę uważać na takie rzeczy. Dobra, dobra, uciekam sobie w tę stronę. I teraz, słuchajcie, znowu się podładujemy pod tarczę. Wiadomo, on zaraz może, słuchajcie, rzucić ultem. Natomiast jest jeszcze Piper, słuchajcie. Jest jeszcze tam Piper, która, słuchajcie... O, 160 HP, nie, robię go, robię go, robię go. O, wow, na 160 HP. Słuchajcie, została tylko ta... Piper, Piper, nie, proszę, nie. Dobra, ładuj, ładuj, szybko ładuj, szybko ładuj, szybko ładuj. Dobra, jest podładowane. Teraz tak, podładujemy atak. I dawaj tu, Piper. Dobra, 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 dobra. Dobra. Okej, okay, nice, nice, wygraliśmy, ale to nie było łatwe. Oczywiście nagroda, ale dla nas największą nagrodą będzie, słuchajcie, nowy skin. Okej, okay, jest epicki star drop. Pochwal się w komentarzu, czy posiadasz już własną czapkę Abra Team, idealną na lato z regulacją wielkości. Przez takie oto, słuchajcie, kropeczki na końcu możesz mieć mniejszą czapkę bądź większą czapkę, a dzięki temu będziesz fajnie wyglądał na ulicy, bo będzie ona fajnie dopasowana. Wejdź na www.abra.ety i zamów własną czapkę Abra Team. Tak!
całkiem uczciwie, bo ostatnio no mówiłem, że szczęścia nie mamy, a tutaj proszę, jakby jeszcze wyleciały jakieś punkty mocy czy coś, no to właśnie do ulepszania Shelly, gdzie ja na niej mam chyba drugą moc, to by było piękne. Podwajacze też fajne. A do tego wszystkiego, słuchajcie, mamy Bajo Jajo. I pytanie, co z tego Bajo Jajo dostaniemy, słuchajcie, uwaga, pał, 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 jest rzadki. Ha, 20 kredytów, to spok. Droga Shelly, druga moc. Ona wymaga... no, zdecydowanie władowania furgonetki pieniędzy w nią. Okej, zgodnie z obietnicą, teraz słuchajcie, odbieramy sobie tego oto wspaniałego skina. Popatrzcie na to, naprawdę to wygląda super. Nowe przebranie, skład Buster Shelly. Oczywiście, ja klikam wyposaż i popatrzcie, co teraz powinno się stać. Mówiłem o sposobie na drugiego skina, czyli halloweenową taką Shelly, ale zarzekałem, że... no właśnie, nie każdemu działa. Akcja jest taka, że ja nawet dzisiaj grałem z typeczkiem, który miał tego skina, więc mu to zadziałało. A mianowicie, kiedy wejdziesz teraz, to być może... u mnie niestety tego nie ma. Niestety, ale słuchajcie, niektórzy mają bug, niektórzy nie. A mianowicie takiego buga, że masz drugą tą samą ofertę, jedną po drugiej... właśnie z kolejnym skinem. Wygląda to dokładnie tak. I napiszcie mi w komentarzach, komu z was udało się, słuchajcie, tego skina dostać właśnie przez ten błąd. Sami widzicie, jest to ta sama oferta. No tutaj nawet mamy jakby te podwajacze, czyli dokładnie to samo, słuchajcie, co u mnie, tylko po prostu jest to inny skin. Nieźle to wygląda. Naprawdę sam chciałbym to mieć. Taki właśnie halloweenowy skin do Shelly. Wow. Jeden chyba w ogóle z ciekawszych w całej grze, moim zdaniem. Tutaj jest taki zepsuty screen, ale skin wygląda mniej więcej w ten sposób i naprawdę, ja nawet, słuchajcie, nie mam go u siebie w grze. Serio, nie mogę go nawet jakby zakupić, gdybym chciał. Więc pochwalcie się w komentarzach, kto z was w ogóle miał go wcześniej, a kto go dostał przez ten błąd. Wejdź teraz właśnie, odbierz sobie ten skin, co ja, skład Buster Shelly, i zobacz, czy będziesz miał tą ofertę za free. Ja natomiast, słuchajcie, tą Shelly będę musiał poulepszać. Fajne jest to, że mutacja do niej robi dużo rzeczy. Nawet w tym momencie, słuchajcie, już raz ją ulepszę, bo i tak wydaje mi się, że tak z 700-800 puch powinienem na niej nabić. W takim razie zagrajmy sobie nią. No kurczę, ta Shelly, słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę niezła. Trzeba będzie tutaj, słuchajcie, tego ziomala rozwalić, więc chodź, 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 no chodź, 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 chodź. Jedziemy z tobą, dobra, uwaga, 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 czy ty będziesz pa. Ona na blisko, słuchajcie, jest tak niesamowicie silna, że to są w ogóle jakieś jaja, serio. Kiedy ten jakby trójkącik jest cały, no nie, w obszarze, to jest zbyt OP. To, słuchajcie, jest autentycznie zbyt OP. Dobra, tutaj Roska, słuchajcie, chce nam troszeczkę popsuć krwi. A ja bym nie chciał, żeby ona nam psuła krew. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Zrobimy sobie tutaj kolejnego kubika. Tutaj sobie zbierzemy jeszcze kolejnego kubika. I ktoś nam tutaj został, ale ja nawet, słuchajcie, kompletnie nie wiem kto. Patrzcie, teraz na przykład zabrały tylko 1800. A jak podejdę na blisko, no to kurczę, ale to grubo daje. Okej, okay, mamy w sumie pierwszego wina. To jest niemalże wymarzona postać, bo właśnie oddaje i na blisko, i na daleko. Realnie, słuchajcie, w prawie każdej sytuacji ona oddaje, co nie? Dobra, dawaj tego grifka tutaj byśmy zrobili. Tutaj pa. Okej, okay, ja nawet, słuchajcie, nie zdążyłem nic zrobić, bo mój tym jest, słuchajcie, tak ogarnięty, co nie? Patrzcie, pa. Nie jestem w stanie nic kompletnie tutaj zrobić, ale w sumie mi to nawet pasuje, co nie? Dawajcie, rozwalamy ich znowu tutaj. Lecimy, 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 lecimy. Let's go. Ty, no, leć, leć. No, ty, nie mogę się... ej, przysięgam, nie mogę się ruszyć, wow, ale to... dobra, nie wiem, o co chodzi. Więc zagram jeszcze raz, bo co to ma znaczyć, że ja nie mogę się ruszyć? Dobra, teraz już mogę się ruszyć, ale to było strasznie dziwne, to było bardzo, bardzo dziwne. Dobra, słuchajcie, podjeżdżamy tutaj, pa, robimy tutaj... okej, czy ja wszystkich zgarnąłem? Nie, ostatniego nie, ale ten ult, słuchajcie, naprawdę, to jest tak potężna broń, to jest tak potężna, słuchajcie, rzecz, ten ult, naprawdę, to jest zbyt grube. Dobra, tutaj to, słuchajcie, akurat mogę paść, więc na to bym akurat uważał, chociaż trochę. Dobra, pa. O, naprawdę zginąłem. Po prostu nie będę teraz czekał na ulta. Ale z drugiej strony chciałbym, słuchajcie, go przetestować, no nie? Więc nie chciałem tutaj atakować też typów zwykłym atakiem. Kumacie, kumacie. Dobra, dawaj tego poko, byśmy rozwalili. Okej, on jest tutaj pa. Dobra, tutaj zrobimy tak. Okej, rundę mamy wygraną. I teraz, słuchajcie, właśnie będę chciał tego ulta sobie pięknie użyć. Bo ja też słyszałem o tym, że to jest jeden w ogóle z lepszych ultów, słuchajcie, w całej grze, co nie? Dobra, po! Okej, dowiózł. Naprawdę. Jakby tutaj wszyscy stanęli, słuchajcie, obok siebie, to w ogóle byłoby, słuchajcie, jakby nie da się przeżyć takiego ulta, nie da. Dobra, dawaj stardropy, dawaj te stardropy i ulepszymy sobie trochę tą Shelly, co nie? Dobra, mamy bardzo rzadki stardrop, więc całkiem spoko. Liczyłbym tutaj chyba tym razem na monety, bo jednak te gadżety, hiperdoładowania, to wszystko dużo kosztuje. To nie są takie super tanie rzeczy. Może z tego jajka nam coś, słuchajcie, dobrego wyleci, co nie? Serio, tutaj jednak jakieś rzeczy... o!
Ej, Stamon to jest tak jak bardzo rzadki Stardrop. A do tego wszystkiego jeszcze tutaj mamy przecież darmowe codzienne prezenty. Wow, 15 monet. Dobra, to teraz tak, słuchajcie, ulepszymy sobie tą Shelly tak ze dwa razy. Myślę, że można zobaczyć, jak to będzie dwa razy. Okej, ona 420 bije. Ten super atak też daje po 450. Spoko. To dawaj, może zrobimy ją jeszcze raz. I teraz, o, po 450 bije, a super pocisk po 480. To już wcale nie tak mało. Jeżeli chodzi o gadżety, to wiem, że hej do przodu jest bardzo dobre, bardzo dobre. Natomiast gwiezdne moce, czy na przykład wyposażenia, możecie mi napisać, które wy byście wybrali. Ja pewnie uderzyłbym w regenerację i chyba tarczę. Chyba tarczę bym wziął. Okej, widzę tutaj Amber między innymi, więc to już będą ciężcy przeciwnicy. No tak, słuchajcie, taki Spike czy Leon na jakichś doładowaniach to nie musi być łatwa sprawa. Więc ja to bym zaczął chyba od zrobienia sensownej ilości cubów, co nie? Dobra, bo sami widzicie, co tutaj się wyprawia. O kurde, no tutaj to już jest grubo, słuchajcie, a dopiero zaczęliśmy, nie? No to tutaj nie będzie łatwo. Można by, słuchajcie, faktycznie tutaj przyatakować. Dobra, oj, dostała dobrze, dostała bardzo zdrowo. Natomiast ja tak, zrobię sobie tutaj, słuchajcie, kolejnego cuba. Teraz tak, podjedziemy, słuchajcie, pod nich. Podjedziemy, słuchajcie, pod nich, pod tego pana P, też bym, słuchajcie, tutaj podjechał. Dobra, on ma zero, on ma, słuchajcie, zero, dobra, okej, został rozklepany, więc spoko, bardzo, bardzo spoko. Natomiast teraz bym ciebie tutaj rozklepał. Co myślisz? Ja myślę, że to całkiem fajny układ by był. Dobra, dobra, trzeba unikać, słuchajcie, trzeba robić uniki. Dobra, i teraz, no, giniesz, nie ma żadnej szansy. Okej, tu, słuchajcie, Amber, dobra, uciekam przed nią, O Jezus Maria, dobra, jeszcze żyje i tylko to się, słuchajcie, dla mnie teraz w tym momencie liczy. Dorwiemy ją, czy nie? Oj, tego Spike'a bym wolał, słuchajcie, dorwać, powiem szczerze. No, dobra. Aj, widzicie, ile tu... Widzicie, co tu się w ogóle dzieje? Jaka to jest jazda? Ej, to naprawdę nie jest takie łatwe, słuchajcie, granie tutaj. Dobra, jestem wycelowany w razie co. Okej, będę obserwował, co się tutaj, słuchajcie, dzieje. Ona ma 5 kubików, dobra, walnę. Okej, walnąłem, no ale ona też walnęła, co nie? Wiadomo, o co chodzi. Dobra, padła i teraz, słuchajcie, patrzcie, z ultem. Dobra, ja też mam zero, słuchajcie, też mam tutaj zero. Dobra, więc wolę się cofnąć. No i goście zabrali, słuchajcie, tutaj nam cuby, nie? To jest gruba przesada. To, słuchajcie, w tym momencie jest naprawdę gruba przesada. Bo to realnie, słuchajcie, sprawia, że ja będę miał bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Zostałem, słuchajcie, tutaj sam w tym momencie, bo mamy wielkie starcie. Ja bym teraz sobie pozbierał te cuby. Okej, mam 7 cubów, więc to, słuchajcie, jest do ugrania, tylko ja potrzebuję dużo życia. Ja potrzebuję, słuchajcie, teraz dużo życia i powinno się, słuchajcie, udać. Dobra, okej. Ma 3000, mam 4000 życia, nie? Dobra, okej, ładujemy znowu, słuchajcie, ładujemy tutaj znowu. I zaraz, słuchajcie, podejdziemy, Dobra, okej, pa. Dobra, zaraz mi się, słuchajcie, ulcik naładu... I o to mi chodziło, słuchajcie. I tylko o to mi tutaj chodziło. Dobra. Teraz podładuję sobie życie i, słuchajcie, lecimy z ultem, co nie? Myślę, że to, słuchajcie, jest najlepsze rozwiązanie. Dobra, dawaj go! Poważnie. Ja rozumiem, że ten Otis na modyfikacjach jest dobry, ale bez przesady. XD, serio, XD. Dawaj mi tego rzadkiego Stardropa i ją po prostu trzeba ulepszyć, bo to są jakieś jaja, słuchajcie, że taki ktoś mnie rozwala. Swoją drogą wiem, że to nie był Otis, tylko Eve, sorry, mój błąd. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja ją bym teraz ulepszył i zastanawiam się, słuchajcie, nad gadżetem. Hej do przodu. Co myślicie o tym gadżecie hej do przodu? Moim zdaniem to może być spoko, że Shelly rzuca się naprzód, pomijając parę niekoniecznych kroków. A kupić to? Słuchajcie, to co? Wygrajmy gierkę i to wtedy kupimy. Okej, widzę, że tutaj mamy, słuchajcie, Lily między innymi jako przeciwnika. Zadymiarza Kieł, Spike, Kruk czy Angelo. No to może być trudne, ale liczę na to, że sobie poradzimy, słuchajcie. Naprawdę na to liczę. Dobra, zacznijmy sobie od cubów. Tutaj, słuchajcie, jest Lily, którą właśnie można by tutaj, myślę, śmiało dość naklepać. Okej, mamy dwa cuby. Teraz zrobimy sobie właśnie trzeciego cubika. Już będzie całkiem fajnie. I na razie, słuchajcie, zostawmy tych zadymiarzy. Zostawmy, słuchajcie, ich. My poróbmy sobie kolejne, słuchajcie, cuby. Dobra, będą, słuchajcie, 4. Tutaj są, okej, podjeżdżamy go, próbujemy, słuchajcie, go podjechać. Ja myślę, że można by spróbować. Dobra, czekaj, zrobimy sobie cubika. Okej, na bezpiecze, słuchajcie, to zrobimy. Dobra, i teraz, pa. Dobra, on ma też zero, ja też mam zero, to nie. To jest zbyt głupie, słuchajcie, żeby tak się bawić. Dobra, on jest, słuchajcie, dobra. I teraz, dobra. Ajajaj, za bardzo obrywam, nie. Mógłbym go podjechać, mógłbym go zraszować, ale po co? Bądźmy, słuchajcie, bardziej defensywni i to powinno, słuchajcie, nam się odpłacić. Powinno, słuchajcie, nie wiem, czy się odpłaci, ale przynajmniej powinno. Dobra, tutaj Angelo będzie chciał oczywiście się tłuc. Okej, Angelo, słuchajcie, już z nami nie ma, więc ja podjeżdżam. Dobra.
Okej, okay, okej, okay. On wyrwał strasznie, ale ja niestety też. Więc wolę, słuchajcie, na bezpiecznie zregenerować się. Patrzcie, no on kurde też się regeneruje od totalnego zera, co nie? Od totalnego zera on się regeneruje. Szkoda, słuchajcie, szkoda, szkoda, bo on był totalnie do rozklepania moim zdaniem. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, mam go. Mam go, słuchajcie, w końcu, wiecie co, aż dam mu emotkę. Aż dam mu smutną emotkę, bo to naprawdę nie była łatwa bitwa w tym momencie. Natomiast tak, mamy 9,5 tysiąca życia. Mając tarczę, to już w ogóle byłoby naprawdę grubo. I teraz tak, zostaje, słuchajcie, nam Poco. Pytanie, gdzie ten Poco... O, już... O kurde, 8 kubów. Okej, okay, 8 kubów, słuchajcie, to nie będzie łatwe. Ale dobra, zrobimy to. Nice, nice. Dobrze, że był ten ult, naprawdę dobrze. I naprawdę zastanawiam się, albo ją ulepszyć znowu, albo dać ten gadżet hej do przodu. Shelly rzuca się naprzód, pomijając parę niekoniecznych kroków. No to wygląda naprawdę pięknie, że możesz sobie uciec jak totalny szef, dlatego ja to kupuję. Zobaczmy, przetestujmy. Może się okazać, że to jest tak dobre, że jako wyposażenie weźmiemy po prostu jeszcze jeden gadżet. No nie, że tutaj, rozumiem. No i pomyślałem sobie, co gdyby zagrać gorącą strefę, słuchajcie, tą Shelly. To może być zadymiarz nawet niezły pod to. Co prawda on nie rzuca nad różnymi przeszkodami, ale i tak może, słuchajcie, być niezły. O, fajnie, że tik nam awczy. No nie, no i to jest to, że już mógłby nam ktoś przejmować, słuchajcie, tą strefę, a... Tik po prostu nie chce, słuchajcie. Tik po prostu, słuchajcie, nie chce. Dobra, mam jednego typeczka rozwalonego, natomiast mam też zero, słuchajcie, życia. Więc jakby to nie jest zbyt dobra opcja. Wolę sobie tutaj chwilę chociaż pokampić. Dobra, rozwalimy ją. Okej, okay, okej, okay, i przejmujemy. Natomiast, słuchajcie, czemu Tik na przykład nam nie chce pomóc? Dobre pytanie, słuchajcie. Naprawdę dobre pytanie, bo widzicie, my tracimy, słuchajcie, procenty. Dobra, to ty w takim razie zostań, ja tutaj... No serio, gramy w dwóch. Dopiero teraz Tik nam się aktywował. No nie mogę, no nie mogę. No jeżeli my przez to przegramy, no to będzie koszmarna beka, słuchajcie. To jest naprawdę już koszmarna beka. Czemu ty sobie poszedłeś? Czemu ty sobie... Ej, z kim ja gram? Czemu ten typ sobie w ogóle poszedł? O czym my mówimy? Dobra, dawaj, dawaj, dobra, zrobimy tak. Teraz tak, ja mogę to przejmować, ale czy wy przejmujecie tam? Tak, przejmują, bo te procenty chyba nam szybciej lecą. Oj, zdecydowanie nam szybciej lecą. Ja bym chciał, słuchajcie, użyć tego gadżetu, ale nie mam nawet na razie jak, bo tą gorącą strefę, słuchajcie, jakoś trzeba wygrać, prawda? Więc ja będę tutaj siedział. Dawaj, Tik, podejdź do mnie. Podejdź do mnie. Okej, dobra, 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 dobra. I teraz... Ej, faktycznie! Faktycznie to tak działa, że ja tak... Nie, że się teleportuję, ale nagle robię takie pu, 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 pu i jestem w zupełnie innym miejscu. Siup, ej, fajne. Zarówno można do kogoś podjechać, jak i od kogoś odjechać. Dobra, widzowie, lecimy. Widziałem, że tutaj w krzaki w ogóle ktoś wszedł, więc pa, 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 pa. Dobrze! Dobrze, i dawaj, dawaj, od razu szybkie kostki. Dawaj, szybkie kostki. Nie ma co w ogóle tracić czasu. Musimy wszystkich tych typów rozwalić i elo. Elo, gazelo. Dobra, tak czy inaczej, mam nadzieję, że słuchajcie, jak ludzie zobaczą, że mam tutaj stosunkowo dużo kostek, to po prostu mi dadzą święty... Spokój. Dobra, musiałem go, słuchajcie, musiałem go ultem już tutaj odepchnąć, bo to, słuchajcie, do niczego dobrego nie prowadzi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, ona na blisko jednak dobrze daje. Ona na blisko jednak naprawdę jest strasznie silna. Ej, padaka totalna, co ona tutaj odwaliła w ogóle? Dawaj go ultem, dawaj go. O kurde. Nie no, na blisko to jest jak... Jak jakiś kieł. A jak to będzie wyglądało w wypadku zbiorów klej? No to ciekawe, słuchajcie, zobaczymy. Tutaj nie ma tych modyfikacji. Pamiętajmy o tym. To jest dość kluczowe, co nie? Więc powinno być trochę ciężej, albo właśnie trochę łatwiej, w zależności od tego, kto będzie naszym przeciwnikiem. Bo jeżeli ktoś mega OP będzie naszym przeciwnikiem, Jezus Maria, to słuchajcie, wtedy za dużo my nie zrobimy i tak, co nie? Natomiast ja zaraz, słuchajcie, tutaj spróbuję na przykład moim gadżecikiem tutaj podlecieć i pa, 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 pa. Widzicie? Dobrze on daje. Dobrze, gdyby nie gadżecik, na pewno, słuchajcie, bym mnie rozwalił. No, nie ma żadnej szansy, żebym go rozwalił, gdyby nie gadżet. Dobra, tak czy inaczej. O kurde, bo to jest... Dobra, uciekam. Uciekam, 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 uciekam. O nie, straciliśmy właśnie klejnoty, czy mi się to wydaje? Dobra, oni muszą podejść po te klejnoty, słuchajcie. Muszą po nie podejść. I teraz pa, 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 pa. Dobra, pa, 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 pa. Bez szans. Dobra, natomiast niech mój ziomek to przejmie i jest wtedy okej, okay, co nie? Na zasadzie, że spoko. Ja mogę sobie ginąć, ale ważny jest tylko rezultat naszej gierki, prawda? Dobra, walnie nas ta bomba. Jak ja nie lubię tej bomby, co nie? Naprawdę, ona jest taka wkurzająca. Tak czy inaczej, słuchajcie. O wow, ale oberwałem. Tak oberwałem, że słuchajcie, muszę się teraz zregenerować. Ta regeneracja naprawdę by się przydała. Jakby to widać... Ej, bardzo dobrze widać po tej gierce, że regeneracja jest obowiązkowa, słuchajcie, do Shelly. No nie? Serio, dobra, lecimy tutaj. I teraz, słuchajcie, to bi. Pa, 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 pa. Dawaj ich wszystkich, dawaj. Co? Okej, okay, okej, okay, to jest grube. To jest grube, słuchajcie, to jest zdecydowanie grube. Trzeba, słuchajcie, więcej tego gadżetu używać. I właśnie teraz będę, słuchajcie, to robił. Dobra, pa, 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 pa. Dobra, teraz tak i teraz cofam się i... No nie! Wiadomo, że ja robię, słuchajcie, tutaj młyn, dzięki czemu moi ziomale mogą tutaj dłużej przeżyć. I to się bardzo ceni, jakby, no nie? Ale ja bym chciał jednak tych typów też rozwalać. Tak, o, jak szef totalny, słuchajcie. A to tak nie do końca działa. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, zbierzemy sobie ten klejnocik, dobra. Teraz podjeżdżam na...
blisko nawet nie muszę. Gramy jeszcze raz w tym samym składzie. Jestem niezadowolony z tego, jak przed chwilą zagrałem, więc chciałbym, żeby teraz było lepiej. Oczywiście Ruf musi być. Musi być. Musi podbijać swoje głupie kulki, co nie? Wiadomo, co by to była za gra, gdyby on nie podbijał jakichś głupich kulek. Ja cię kręcę, ale to jest irytujące, Boże. Dobra, 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 rozwaliliśmy go. Okej, ja ledwo żyję i zaraz, słuchajcie, pewnie zginę. O, jeszcze żyję. Ale to jest ciężka akcja, nie? Dobra, słuchajcie, przeskoczmy sobie. Okej, i teraz słuchajcie. Pa, 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 pa. Dobra. On ma 700 HP, naprawdę. On ma 700 HP i on to przeżył. Żart. To jest, słuchajcie, po prostu jakiś żart. Dobra, natomiast tutaj, słuchajcie, tutaj, z tej strony, słuchajcie, można by spróbować ich dojechać. Dobra, okej, dostał. Dobra, dostał. Dobra, dobra, i teraz podjeżdżam gadżetem i teraz pum. Dobra, nie zbiorę tego. Już nie dałem rady, co nie? Ja mogę ich rozwalać, natomiast słuchajcie, potem, żeby do nich podjechać, to już nie jest takie S, co nie? Serio, to trzeba przeatakować po prostu większą ilość osób. Dobra, teraz przeatakujemy. Teraz, słuchajcie, to pozbieram. Okej, i teraz, słuchajcie, uciekam tym... Jak najdalej. Najwyżej pozbierasz po mnie. Okej, najważniejsze, że po mnie pozbierasz. Więc tutaj wykonałem już dobrą robotę. Przyniosłem naszym klejnoty. I tylko to się tak naprawdę liczy w tym momencie. Mamy już odliczanie, więc spoko. Ja mogę tutaj trochę podjechać, żeby zrobić młyn, słuchajcie. Żeby zrobić młyn. Dawaj. No spoko, żeby zrobić młyn. No tak, tylko że i tak straciliśmy część klejnotów, więc to nie dało jakiegoś giga rezultatu, bo po prostu nasi nie dowieźli w tym momencie. Ale spoko, ja tutaj znowu skoczę. Dobra. Jednego rozwaliłem. Mam klejnocik, to wiadomo, nie ma co ginąć. Słuchajcie, z jednym klejnotem. Okej, troszeczkę się, słuchajcie, tutaj ten schilujemy. Dobra. I teraz, słuchajcie, można spróbować. Dobra, dawaj go. On ma zero. Dobra, zbieram, słuchajcie, te klejnoty. I teraz się, słuchajcie, cofam. Teraz uciekam, słuchajcie. Uciekam. Mam gadżet w razie co. I słuchajcie, nie zawaham się go użyć, jeżeli będzie, słuchajcie, taka potrzeba. Mam 6 klejnotów, mój gość ma 8, więc słuchajcie, jak naj... Nie, to już jest wygrana gierka. No to patrzcie, siup, gadżecik, ciach. I mamy wygraną. No mamy 13 rangę i pomiędzy odcinkami spróbuję wbić tutaj 750 puch.